Wyjątkowość naszego regionu to są też i nasi polscy Tatarzy, Bochoniki Kruszyniane, piękne miejscowości, które są też pod ochroną konserwatorską. Ja tylko dodam, że Bochoniki w roku 2019 uzyskały dodatkową ochronę, a mianowicie jest tam park kulturowy, natomiast Kruszyniane są wpisane do rejestru zabytków jako układ ruralistyczny i my jako służby konserwatorskie bardzo sobie cenimy te obszary. Wspieramy w miarę naszych możliwości, też wspomagamy dofinansowaniem projektów tam realizowanych. Między innymi właśnie w ubiegłym roku dosyć duże dofinansowanie, jeśli chodzi o Mizar w Kruszynianach. Nasze wsparcie, jakby poparcie dla tego dziedzictwa, pomników historii zresztą, jest oczywiste.